Hej, witam was serdecznie, jestem Itan, a przed wami gra ADR 1FT, czyli po prostu niezwykła historia podróży w kosmos i oczywiście zmierzenia się z tym, co nas tam czeka. Tyle w opisie, a co pokaże nam gra, to już zobaczymy, jak w nią zagramy, tak więc zacznijmy nową grę. Hardiman Aerospace EVA Training Simulation Online. Instructor, Hand 4 Administra, Series 4, Version 1.6. Trainee, Commander, Oshima, Alex. Mission, Hardiman Aerospace North Star 4. Wow. Mission active date, 29, September, 2035. Okej, troszkę wybiegamy w przyszłość i jesteśmy teraz w symulatorze. Okej, no to chyba logiczne, że pauza będzie pod escape'em. To już wiemy. Trochę rzeczy tutaj się unosi, ale wow. Ten widok. Naprawdę. Naprawdę piękny. Ale też należałoby zwrócić uwagę na to, że ta gra jest specjalnie zrobiona pod Google VR. Okej, no na razie nie będę tutaj używał boosta. Na razie chciałbym dotrzeć do ciebie. No, okej. Okej, troszeczkę zyskałem. Czyżbym musiał tutaj? No dobra. A dobra, idziemy. Okej, lecimy do drzwi. Skoro trening. Activate EVA propulsion brake. Okej. To mi pozwoli na sterowanie góra-dół. Perform EVA roll. O, myślę, że na razie obracać się. O, ciebie nie mogę wziąć? No. Lecimy. Prawie. No. Lecimy. Lecimy. No i udało się złapać. Okej. Oxygen levels are monitored via EVA HUD oxygen meter. Okej, no to jakieś tam podstawy już mamy opanowane. Ale widok Ziemi z całkiem innej perspektywy. Activate EVA environment scan. Całkiem ładne. Hardiman Aerospace EVA training simulation complete. Exit training module via access portal. A co zdobędę tutaj? O, nie chciałeś, to nie. W takim razie czas się stąd wydostać. Nie? Też nie? Tutaj mamy wyjście. Survivor located. Initializing EVA HUD display. Okej, wygląda to troszkę bardziej niepokojąco niż za ostatnim razem.
Zdecydowanie wygląda to dosyć niepokojąco. No, łap. Strasznie mi to przypomina film Grawitacja z Sandrą Bullock. Warning. EVA suit critically damaged. Oxygen leak detected. Emergency life support system online. Także na początku byśmy potrzebowali na pewno, żeby dostać się tutaj do tej komory i zdobyć troszkę więcej powietrza. No. Okej. Tutaj ewentualnie będę miał jeszcze kilka kapsułek z powietrzem. Tylko że troszkę chyba nie ma sensu ich na chwilę obecną zużywać. Zobaczmy, co tutaj mogę zrobić. Troszeczkę w dół. Okej. Czy ty mi coś tutaj możesz? Nie, ty mi akurat nie pomożesz. Dobra, lecimy do kolejnej komory. Która się okazuje troszkę być rozwalona. Ale wygląda obłędnie. Musicie to przyznać. Tak naprawdę... Okej, przesyłane są kolejne dane. Tak naprawdę to jest pewien rodzaj survivalu. Okej. To już mamy, więc lecimy do kolejnej komory. Nie zobaczymy, co tam akurat nam się trafi. No akurat w tym momencie nie za wiele. Warning. EVA propulsion system damaged. Oxygen repurposed as shared life support and propulsion resource. No co ty nie powiesz, że troszkę tutaj stacja jest rozwalona? To da się zauważyć na pierwszy rzut oka. Wow, okej. Wprawdzie nie zużywam wiele powietrza, także na razie ciebie zostawię. Chociaż nie, kurde, jak mi odlecisz. A, dobra. Tu wolałbym chyba do tego, do tych kabli się nie dotykać. Pytanie, czy mogę sobie do tej torby zerknąć? Co tu jest ciekawego? No nie. Mogę ją tylko odepchnąć. Au. Dobra. Na pewno muszę zdobyć ciebie, żeby móc dalej tam polecieć. Okej, polecę sobie tam do tej głównej części stacji. Chyba nie ma co tutaj za bardzo przyspieszać. Jak to wygląda? Okej, tam jest ta wielka kula.
Tu jest mniejsza część stacji, bym tak powiedział. Szkoda, że na początku jej tam dokładnie nie zbadałem. Ale okej. Zrobię to kiedy indziej. Ciebie bym chciał. Dziękuję. I zmierzamy do środka. Dzień dobry. What the fuck? To był ryzykowny błąd. Dobra, tu mamy jakąś kartę. Zapewne z jakimiś informacjami. Okej. Nie za wiele się dowiedziałem. Lecimy dalej. Mogę użyć skanowania? Mogę użyć. Tylko ciebie bym jeszcze potrzebował. Okej. Czy tu jest jakaś komora, która pozwoli mi troszeczkę chociaż naprawić mój skafander? No nie wygląda na to. Także porozlewana wszędzie woda, kropelki wody. I lecimy więc dalej. No co ty nie powiesz, że trzeba naprawić? Okej. Co my się tu dowiemy? Okej, tu mamy jakieś miejsce do spania. Nasze jakieś biuro. Okej. Coś tutaj mogę zrobić? Chyba nie. Ewentualnie tylko przeczytać sobie historię. No. Chciałbym stąd wyjść. Exit. Okej. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego znajdę? Chyba nie. Ewentualnie jest jeszcze druga. Po drugiej stronie. Także z chęcią bym sobie ją zbadał. Do której tylko nie mam dostępu. Potrzebowałbym karty dostępu. Oho. Jakaś komora do naprawy. To może mi się przydać. No i jedziemy z tym koksem. No i jest gitar. Dobra, powietrze na razie nie potrzebuję. Tu jeszcze mogę najwyżej jakąś kartę. Troszkę historii, która raczej będzie mało znacząca przy tym, że nasza stacja wyleciała w powietrze. W sumie nie wiemy dlaczego. Au. Ciebie bym z chęcią zdobył. O ile mogę? Mogę. Pan 4 Personal Data Device version 4.7 acquired.
Multiple personal data devices detected and online. Location coordinates unknown. No to mi niewiele powiedziało. Tyle, że nie wiadomo, gdzie jestem. Okej, mamy jakieś centrum chyba dowodzenia. Dzień dobry. Warning. Catastrophic event detected. Core systems repair required for emergency escape vehicle launch. Okej. Któryś na przykład z komputerów będzie działał? No nie wygląda, jakby miał działać. Pytanie, czy tu będzie zamknięte. Wygląda, jakby miało być zamknięte. Tak więc droga tędy nie wiedzie. Może w tamtej komorze? Chociaż też wygląda na zamkniętą. Skoro jest na czerwoną, to znaczy, że potrzeba byłaby jakaś karta. Ewentualnie chciałbym zerknąć. No nie. To się zapewne nie otworzy. Tak jak myślałem, to się nie otworzy. Także trzeba by wracać właściwie z... tam skąd przybyłem. Ale... zanim wrócę, potrzebowałbym ciebie. No, rozwalona cała stacja. Nic więcej tutaj nie zrobię. I to byłoby na tyle w tym odcinku, tak więc... trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4.